Tam, gdzie rządzi głupota, populizm, politycy, którzy całe życie zajmowali się tylko polityką, nie mają zielonego pojęcia o zarządzaniu, nie mają zielonego pojęcia o rozwiązywaniu problemów. Wszędzie tam nie ma żadnego pomysłu na rozwiązanie nowego, wielkiego problemu o bardzo groźnej nazwie. Omikron, nowa 500 razy groźniejsza mutacja wirusa. I teraz w tej sytuacji bardzo ważne jest, żebyśmy my, obywatele, chociaż raz wykazali się większą przezornością niż to miało miejsce w ostatnich miesiącach. Otóż dużo ludzi w sposób, w jaki zostali ukształtowani, wychowani, ma przeświadczenie, że ci ludzie tam gdzieś na szczytach władzy, ci politycy posiadają jakieś dane, jakieś informacje, jakąś wiedzę, której my nie mamy tu na dole i oni podejmują mądrzejsze decyzje, my się musimy ich słuchać. Proszę Państwa, po 2 latach tego chaosu, całej kampanii głupoty, bezradności, absurdalnych pomysłów, tak jak ten z wczoraj ministra Niedzielskiego, który zakazał lotów do krajów afrykańskich, do których loty z Polski bezpośrednio się nie odbywają. No, tego typu pomysłów nielogicznych mieliśmy setki, setki. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, czas odpowiedzieć sobie na bardzo trudne pytanie. To znaczy, czy politycy są w stanie w ogóle cokolwiek zrobić z tym tematem bez nas? Otóż nie. To, czy epidemia będzie się dalej rozwijać w takim czy w innym stopniu, czy te obostrzenia będą mądre, skuteczne, to wszystko, co się ma wydarzyć w przyszłości, kochani, jest uzależnione tylko i wyłącznie od waszej głowy, od niczego więcej, od waszych decyzji, od waszego racjonalnego podejścia. I teraz ja apeluję o jedną bardzo prostą rzecz. Piszcie o tym w komentarzach, nie u nas na grupie nawet, ale wszędzie, gdzie się z tym spotkacie. Pytajcie na spotkaniach z politykami, na ich profilach, pytajcie o to. To jest bardzo prosta rzecz. Nie potrzeba oczywiście ekspertów, żeby się nad tym zastanowić, bo pamiętajcie, że każdy człowiek ma mózg, każdy człowiek ma zdolności analityczne, bez których byśmy po prostu zginęli. Ja rozumiem, że jest jakaś część społeczeństwa wyjątkowo bezradna życiowo i od nich jakby nie oczekuję, ani nie wymagam, żeby się nad tą prostą kwestią zastanowili, ale cała reszta światłych wyborców, którzy chcą obalenia PiS-u i żądają czegoś innego, wszyscy inni, którzy mają jakieś wyobrażenie o przestrzeni publicznej, którzy myślą nad swoim życiem, mogą te ćwiczenie wykonać. Otóż mamy dane, nad którymi się nie powinniśmy w ogóle zastanawiać, w tym naszym przykładzie oczywiście, bo ja rozumiem, nie mamy czasu, jesteśmy zapracowani, kto tam będzie to wszystko weryfikował. Wystarczy tylko czytać, a następnie od siebie wymagać jedynie analizy, logika, analiza, odrzucanie, łączenie, wyniki, tak, nie, lub, albo, jeśli nie zgadza się. Proszę Państwa, przeczytałem dzisiaj, też możecie to zrobić, wpisując w Google Omikron, nowa szczepionka, koncerny pracują nad nową szczepionką na Omikron, tego typu frazy. Wyświetlą wam się artykuły, w których można przeczytać, ja zacytuję, że Pfizer, BioNTech pracują nad nową szczepionką na Omikron. Jeszcze raz powtórzę, firmy farmaceutyczne wypuściły bardzo dużo komentarzy, które są powielane w mediach, możecie je łatwo znaleźć, to nie oczekuję nawet, żebyście je weryfikowali, po prostu je znajdźcie, których mówią, że będą pracować nad nową szczepionką. Ja absolutnie jestem daleki od kwestionowania tego, czy te szczepionki są skuteczne, czy nie. Ja rozumiem, że nikt z nas nie jest, nie wiem, ekspertem od medycyny, no ale to są opinie producentów. To producenci piszą, wysyłają do dziennikarzy, notki prasowe, dziennikarze to powielają, więc producenci mówią, że będą pracować nad nową szczepionką. Jeszcze raz to powtórzę. Omikron, tak to się dziwnie nazywa, niebezpiecznie, i komunikaty od producentów zbawczych środków, że będą pracować nad czymś nowym. Połączcie te dwie rzeczy. Nowy wariant, mutacja niezwykle groźna, nowa szczepionka.
I teraz wracamy do naszego krajowego grajdołka z tych światowych biznesów farmaceutycznych. I co się u nas dzieje? U nas, oczywiście jeszcze dodam tylko, że te koncerny komunikują, że nowe, ulepszone szczepionki mogą się pojawić za 100 dni, no plus oczywiście wprowadzenie ich badanie tam przez Komisję Europejską od spraw szczepień i tak dalej, no załóżmy, że mówimy o 4 miesiącach. Tymczasem co się dzieje na naszym grajdołku? Otóż rząd prowadzi radosną politykę nakłaniania do szczepień. Ja już nawet nie mówię w którym kroku, czy w pierwszym, czy uzupełniająca, czy przypominająca. Wtórują temu stanowisku rządu głosy naszych krajowych, no już można powiedzieć śmiało, przezabawnych ekspertów, którzy bardziej przypominają takie postacie, które są zatrudniane przez firmy marketingowe, żeby poprzez skojarzenie widzów z ich eksperckim wizerunkiem budować popyt. Niemniej jednak ta cała grupa rządowo-ekspercko, ta medialna, to może nie, no oni poprzez media się komunikują, oni nas nakłaniają do szczepień. Teraz ja nie kwestionuję w ogóle sensu tych szczepień, tylko cały czas rozmawiamy o logice, nie wchodzimy w medycynę. Oni nas namawiają do szczepień szczepionką wyprodukowaną w 2020 roku, proszę Państwa. Bo wtedy Pfizer i BioNTech rozpoczęły, możecie to sprawdzić, ja pamiętam doskonale tą historię, żyję jakby tą historią, jestem wokół cyklonu. W listopadzie i w grudniu te koncerny ogłosiły początek produkcji szczepionek. Czyli jakimś chłamem, złomem technologicznym, o tak to powiedzmy, to już jest złom technologiczny, z 2020 roku rząd chce walczyć z nową odmianą koronawirusa, na którą wedle stanowiska producentów nie ma jeszcze skutecznej szczepionki, że ta, która jest, jest absolutnie nieskuteczna. Właściwie w ogóle wszyscy ludzie, którzy się też zaszczepili, no to też na logikę, cały czas mówię, że tu nie trzeba wiedzy eksperckiej, na logikę, no skoro zostali zaszczepieni produktem, który jest technologicznie przestarzały, no to na nową wariancję wirusa nie są zabezpieczeni. Tak więc zarówno ci, którzy odbyli szczepienia, jak i ci, którzy mają się szczepić tym starym technologicznie już produktem z 2022, no sorry, nie są bezpieczni. Logika. Drodzy odbiorcy, zero wiedzy medycznej, zero kwestionowania komunikatów od ekspertów, czyli od producentów. Nie tam od gadaczy w telewizji, tylko producent. To on wie, co nam daje. On nam nie obiecuje niczego ponad to, co sam chce powiedzieć. No to jest, no nie można kwestionować opinii producenta, komunikatu handlowego. To jest komunikat handlowy. No. Nie może być tak, że ktoś mówi, że sprzedaje rower, a potem ktoś w Polsce mówi, że jak kupicie ten rower, to będziecie jechać 160 km na autostradzie. No, słuchajmy raczej producenta, a nie marketingowców krajowych. Więc producent mówi, nie będzie działać. Będzie znacząco obniżona skuteczność. Wręcz mówią o produkcji nowej. Tu nie trzeba ekspertów. To tylko nasza głowa, logika, zbiór danych, połączenie, analiza, tak, nie, jeśli. I to wszystko. Jeśli potrzeba nowej szczepionki, logiczne jest, że stara nie działa. Tak zresztą komunikują to koncerny. Więc apeluję do wszystkich rodaków, myślmy racjonalnie. Oczywiście pojawia się pytanie, co dalej, co z tym zrobić? Zapraszam do analizy stanowiska Partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. My od początku tego całego cyrku mamy bardzo stabilny pomysł na rozwiązanie tego problemu. Zapraszam wszystkich, analizujcie, dołączcie do grupy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Największa grupa na Facebooku, 270 tysięcy ludzi. Obserwujcie także mój profil, profil działaczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. My jesteśmy ekspertami od zarządzania. My walczymy z tym państwem na co dzień, żeby utrzymać miejsca pracy, żeby funkcjonowały przedsiębiorstwa. My się musimy kierować tylko i wyłącznie logiką i analizą. Nam
marketingowcy nie mogą niczego wytłumaczyć, bo my wiemy lepiej, bo jesteśmy doświadczeni, czyli coś, czego politycy absolutnie nie mają w zakresie zarządzania. Na naszych profilach znajdziecie rozwiązanie problemów związanych z pandemią. Gdybyśmy uzyskali wasze poparcie, wasz głos, tak właśnie byśmy walczyli w tej chwili w sposób skuteczny, bezpieczny z pandemią. Zapraszam też na kolejne materiały, wideo. Będziemy mówić o tych obostrzeniach, o tym, jak one są nieskuteczne i jak przedsiębiorcy, których te obostrzenia dotykają, mogą się zachowywać. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia w następnym materiale. Poproszę o udostępnienia, lajki, jesteście naszymi mediami. Bez was ten materiał będzie miał ograniczony zasięg, a jeżeli chcemy uświadamiać Polaków w całym kraju, potrzebna jest wasza aktywność. Pozdrawiam.